No i witam ponownie wszystkich naszych telewizów. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkania w programie Weekend z TVS. A zajechaliśmy do Ustrzyk Dolnych. A dokładnie jesteśmy w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. A wraz ze mną, drodzy Państwo, właściciele, no właściwie też pomysłodawcy tego miejsca, pani Bożena i pan Janusz Bałkota. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedyś tutaj było czuć zapach mąki, tu się mieliło ziarna, tę mąkę się wytwarzało. Jeszcze do niedawna tutaj praca trwała, a teraz mamy muzeum, które właściwie zainicjowała pani. W pani głowie pojawił się pomysł na to, żeby to miejsce troszeczkę przeorganizować. Tak, pomysł był faktycznie mój, ale od pomysłu do realizacji to jest naprawdę bardzo daleka i długa droga. No i przede wszystkim tu jest ten sprawca, który zrobił tutaj to muzeum, tak? Bo to trzeba było naprawdę bardzo dużo pracy. Młyn był w ładnym stanie, ale to był jako zakład pracy. Zakład pracy, tak, właśnie. No właśnie, a pan, panie Januszu, jak pan zareagował, kiedy pana droga małżonka zakomunikowała, otwieramy muzeum? No to padło takie słowo, ciebie chyba porąbało. No dobrze, to pan powiedział bardzo łagodnie, ale widzę, że pani się nie zraziła, tylko pani po prostu dalej działała. Tak, no przekonałam, musiałam przekonać męża, córki, bo córki już były dorosłe do tego pomysłu, tak. Myślę, że dzisiaj jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z tego, dlatego że muzeum cieszy się dużą popularnością, no a my cieszymy się z tego, że co roku tutaj coś robimy, coś nowego. Staramy się jak najbardziej go udoskonalić, żeby było dla turysty bardzo przyjazne. W tym roku wybudowaliśmy na przykład piec chlebowy. I o tym za chwilę porozmawiamy, a teraz naszym telewidzom pokażmy, jak właśnie tutaj w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych wygląda. Możemy potem jakoś tak wszystko... No to teraz wracamy do opowieści o tym pięknym miejscu. Przed chwilą pani powiedziała, że pani mąż wybudował piec chlebowy. Ciężko jest w dzisiejszych czasach, kiedy no już może się nie zachowały jakieś instrukcje, taki prawdziwy piec chlebowy wybudować. No jest to bardzo trudne, dlatego że procedura budowy pieca jest dosyć skomplikowana i rozłożona w czasie. Przede wszystkim trzeba zacząć od materiału. Szamot do budowy pieca chlebowego powinien być z rozbiórki starego pieca, bo już jest wypalony, ułożony i wiele takich innych szczegółów, które potem mają wpływ na pracę pieca. No ale zasięgałem opinii znawców, którzy od 15 lat, agroturystyka, która nam przekazała Święto Chleba w tym roku, gdzie pan od 15 lat wypieka w piecu, już ma dosyć duże doświadczenie, więc tutaj mi w znacznym stopniu pomógł. Powiemy, że to pan Glapiak, bo to jest ważne, że przekazał nam to święto. To było jego dziecko. No właśnie, bo teraz chciałem przejść do kolejnego pytania. Pani Bożeno, skoro macie już ten z prawdziwego zdarzenia chleb, piec chlebowy, no to nie mogło być inaczej. Tutaj jest organizowane Święto Chleba. Tak, w tym roku mieliśmy pierwsze Święto Chleba. Pan Glapiak przekazał oficjalnie nam tę pałeczkę i musimy dalej starać się, żeby to jego dziecko, no trudne dziecko, bo 15-letnie, prowadzić dalej w życie i żeby było coraz piękniejsze. Także... Tutaj również nie dość, że można zwiedzać te wspaniałe muzeum, to wspaniałe muzeum, można oglądać te eksponaty, to również można zjeść. No właśnie, kuchnia regionalna. Tak jest, mamy bardzo fajną kuchnię i przede wszystkim naszą dumą jest zupa kisełycia na bazie kwasu z kapusty. Ale to nie jest podobna do kwaśnicy absolutnie, bardziej może do żurku i klepak młynarzowej, no musi być. Klepak młynarzowej, no nieźle brzmi. Ja obiecałem naszym telewidzom, że wyjaśnimy, cóż to jest, spoglądam na ściągawkę, mlewnik walcowy. Nie wiem, gdzie możemy podejść, żeby pokazać naszym telewidzom, żeby pan, panie Januszu opowiedział. Panią Bożenę nie zostawiamy, panią Bożenę też poprosimy.
Tu mamy to szczęście oglądać najlepszą firmę na świecie, czyli... Może nie wymieniamy jaka firma, tak? Nie możemy. Nie istnieje, ale no pozdrawiamy, tak, oczywiście. Szybciutko, bo nas czas goni. Na czym polegało mielenie tego ziarna w tym mlewniku? Mlewnik zastąpił żarna, ale z tą doskonałością, że nie występuje już piasek. Żarna, niestety, te dwa kamienie się o siebie ścierały. Natomiast tutaj już są walce stalowe, odpowiednio ryflowane, precyzyjna szczelina, więc mlewniki są bardziej wydajne, bardziej skuteczne w przemiale. Możemy otworzyć tylko się naszego operatora specjalnie. Proszę bardzo. Panie Marcinie, niech pan pokaże naszym telewidzom, jak wyglądały mlewniki walcowe. I jeszcze mąka i jeszcze czuć tę mąkę. No, zapachu niestety nie możemy przekazywać. Ale chcielibyśmy, chcielibyśmy. Drodzy państwo, to jest nie jedyny eksponat w Muzeum Mynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, ale myślę, że gdy państwo się tutaj pojawicie, to na pewno pani Bożena i pan Janusz opowiedzą o historii tego miejsca i o tym, jak to kiedyś, a może nawet dziś, taką prawdziwą mąkę się produkuje. Są żarne. No to ja tam idę spróbować. Idziemy, bo się żegnamy już z naszymi telewidzami powoli. Drodzy państwo, ja tu podchodzę. Nikt nie zobaczy tego oczywiście. Dobrze, musimy kończyć. W takim razie ja będę już poza kamerą próbował zmielić trochę mąki. Ja się z państwem oczywiście nie żegnam, bo o 20:20 kolejny weekend z TVS, ale na do widzenia chcemy pokazać wam przepiękne widoki, jakie roztaczają się w okolicy. Państwu dziękuję za rozmowę oczywiście, a państwu, naszym telewizorom mówię do zobaczenia. To co? Mielimy. Mocno. Let's